Cześć, witam Was serdecznie. Dziś mamy ostatni dzień roku, więc stwierdziłam, że chyba nie znajdę lepszego dnia na to, żeby podsumować sobie z Wami kosmetycznie miniony rok. Na ulubieńców pielęgnacyjnych przyjdzie pora, ale myślę, że to dopiero będzie początkiem nowego roku, żeby dać Wam chwilę też wytchnienia. I muszę Wam się przyznać, że nie było to dla mnie najprostsze zadanie. Nie chciałam tych produktów wybierać jakoś bardzo, bardzo dużo, ale przejrzałam wszystkich moich ulubieńców z danego miesiąca w zeszłym roku, znaczy w tym jeszcze roku. Ulubieńców sprzed roku, podsumowanie kosmetyczne roku 2018. I chciałam wyciągnąć po prostu jakąś taką średnią i wyciągnąć faktycznie produkty, których używam. I jeżeli, dajmy na to, nie wiem, w ulubieńcach któregoś miesiącu się pojawił jakiś produkt, dzisiaj go nie zobaczycie, to absolutnie nie znaczy, że ja już go nie lubię. Po prostu wyciągnęłam tutaj i chciałam Wam pokazać takie top of the top. I to też brałam pod uwagę kilka jakby zmiennych. Po pierwsze, pod uwagę wzięłam to, które produkty zabieram na jakiś taki nawet krótki wyjazd, nie myśląc, wiecie, po prostu biorąc automatycznie produkty. Dalej, wzięłam pod uwagę też fakt, czy jest to moje pierwsze opakowanie i czy ewentualnie wróciłabym do tego produktu lub czy wróciłam. To też jest bardzo ważny aspekt, ponieważ dopiero wtedy jestem w stanie tak naprawdę zdać sobie sprawę z tego, które produkty tak bardzo, ale to bardzo lubię. Więc nie będę już przedłużać, przechodzimy do rzeczy. Trochę tego mimo wszystko jest i też postanowiłam pokazać Wam zaryzno produkty drogeryjne, jak i moich ulubieńców z perfumerii, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Myślę, że będzie to dobre rozwiązanie. Zapraszam do oglądania. Zacznę od podkładów i tutaj chyba to był dla mnie taki największy problem, ponieważ tak jak wiecie, ten rok obfitował naprawdę bardzo w bardzo dużo testów podkładów. Wiele nowości przetestowałam i wiele też z nich mi się spodobało. Wiele używam do dziś. No ale tutaj właśnie ciężko mi było wybrać takich najlepszych z najlepszych. Zacznę od kremów BB, ponieważ tutaj nie miałam po prostu wątpliwości absolutnych i wybrałam krem marki Herborian. Dlaczego ten? Wybrałam go dlatego, że tego jaśniejszego, jak widzicie, mam tutaj dwa odcienie Claire i ten drugi, jak on się nazywa, Dior. Tego jaśniejszego kupiłam drugie opakowanie. To jest co prawda małe opakowanie, 15 ml, ale kupiłam go ponownie, więc to też już świadczy o tym, że jednak go lubię. Ten ciemniejszy, tu już jest prawie końcówka. Ja myślę, że jak przyjdzie już właśnie lato i będę bardziej opalona, to ja go w końcu wykończę. Jeżeli macie ochotę, to test oczywiście wszystkich tych podkładów macie na moim kanale. Podlinkuję Wam je na dole, ponieważ nie starczy mi tutaj kart. Ale muszę stwierdzić, że pomimo tego, że może on nie ma jakiegoś fantastycznego krycia, to bardzo, ale to bardzo lubię właśnie ten krem BB. I w momentach, kiedy nie chcę mieć jakiegoś takiego makijażu, ale jednak też bym chciała coś na tej twarzy mieć, to najczęściej właśnie decydowałam się na ten produkt, ponieważ ja tutaj czułam taką bardzo dużą ulgę. Nie musiałam nawet używać kremu, chociaż bardzo rzadko mi się takie coś zdarza, ale nawet jeżeli tego kremu nie użyłam, to ja nie czułam takiego, wiecie, ściągnięcia, żeby ta moja skóra była niezadowolona. Muszę też stwierdzić, że kolorystyka może nie jest najlepsza i ten jasny kolor też oksyduje, na szczęście w moim przypadku, ponieważ po nałożeniu go tutaj na dłoń, on jest na mojej karnacji, bym powiedziała, że on nawet wpada w takie sine kolory. Zobaczcie, tutaj nałożyłam go. Na szczęście on po chwili po prostu trochę ciemnieje i on się jakoś tam w miarę wpasowuje do skóry. Bardzo mi odpowiada po prostu formulacja tego kremu i z pewnością będę do niego wracać. Też myślę, że te małe opakowania są przyjaźniejsze takie do zużycia. Także serdecznie Wam polecam, nie będę już tu się za dużo rozgadywać, bo trochę tych wszystkich rzeczy jest. Co do podkładów, mam tutaj, można powiedzieć, dwa drogeryjne i dwa, w sumie trzy drogeryjne i jeden wysokopółkowy. Zacznę od tych drogeryjnych i od tego, który jakby pierwszy wpadł w moje ręce w tym roku i jest to Gosh Dextrine. Myślę, że dla nikogo tutaj nie będzie to wielkim zdziwieniem, o ile mnie oglądacie na bieżąco. Bardzo się polubiłam z tym podkładem. To jest podkład, który ma już takie dobre krycie. To nie jest średnie krycie, dobre. Bardzo łatwo się go rozpracowuje na twarzy. On się u mnie również bardzo długo trzyma na twarzy, co jest niewątpliwym plusem.
I nieważne jaki krem nałożę, on zawsze wygląda u mnie dobrze. Ten kolor 004 może teraz byłby odrobinę za ciemny, ale w takim okresie powiedzmy przejściowym, kiedy nie jestem jakoś super opalona ani bardzo blada, jest dla mnie idealny. Ja mam też wrażenie, że już go tutaj sporo zużyłam, co prawda nie jestem w stanie tego sprawdzić, bo opakowanie jest ciemne i to jest opakowanie typu Airless. Natomiast jest to naprawdę świetny podkład. Wiem, że też sporo z Was kupiło go z mojego polecenia i wiem, że też jesteście zadowolone. Był też jakiś tam głos, że niekoniecznie, no natomiast nie wszystko jest dla wszystkich. Mi się on świetnie sprawdza. Doceniam również fakt tego, że to opakowanie jest stworzone z odłowionych plastików z oceanu i że jest to po prostu opakowanie z recyklingu. Również za to naprawdę duży plus, natomiast tak jak Wam powiedziałam, jest to formulacja, która mi niezwykle odpowiada i bardzo dobrze mi się sprawdzało zarówno na co dzień, jak i na większe wyjścia. Kolejnym podkładem drogeryjnym, który również przypadł mi do gustu, można powiedzieć, od pierwszego użycia, jest to stosunkowo nowy podkład marki Bourjois. Jest to podkład Always Fabulous. Może Wam się to wydać dziwne, że na większości kanałów on się pojawia faktycznie w ulubieńcach, natomiast mnie to absolutnie nie dziwi, ponieważ jest to świetny podkład. Ja go mam w dwóch odcieniach. Tutaj akurat mam 125, ale mam też chyba 210, o ile się nie mylę. No i muszę Wam powiedzieć, że tutaj już chyba mi go zostało gdzieś tyle, także to też o czym świadczy. Co prawda dawno go dość nie używałam, ale jest to spowodowane tym, że używam teraz cały czas po prostu jednego i tego samego podkładu. Natomiast muszę do niego wrócić, bo on mi się również dobrze sprawdzał. On również ma dobre krycie, to nie jest średnie krycie, które można budować. Nie wygląda ciężko, łatwo się z nim pracuje. Co do tego pełnego krycia, to ja bym się nie zgodziła, ale faktycznie dobre krycie ma. Gama kolorystyczna może nie jest jakaś mocno uboga, ale też nie jest nadmiernie rozbudowana. Natomiast myślę, że można trafić ze swoim odcieniem. Ja mam dwa, ponieważ ten pierwszy kupiłam chyba, gdy byłam jeszcze bardzo, bardzo opalona. No i ten był bardzo jasny w stosunku do tamtego. I na pewno oba zużyję właśnie w międzyczasie. Także zdecydowanie, jeżeli ta butelka mi się skończy, to ja do niego wrócę, więc też dlatego postanowiłam go tutaj umieścić. Kolejnym podkładem, również drogeryjnym, chociaż może już nie jest to aż tak znany podkład i nie dostaniecie go w Rossmanie czy też w Naturze, jest to podkład marki Lumene. Do tego podkładu mam dość spory sentyment, muszę Wam przyznać, ponieważ to był w ogóle pierwszy podkład, którego test nagrałam na swoim kanale, to po pierwsze. A po drugie, no w dłoni dzierżę dwa opakowania i to już generalnie jest jakby trzecie opakowanie ogółem tego produktu w mojej kolekcji, więc to też o czymś świadczy. To jest jeszcze stara wersja, a tu już mam nową wersję. Tu mam w kolorze 2, tu mam w kolorze 1. Ten kolor 2, powiem Wam, że nie jest do końca trafiony dla mnie, bo on ma takie dość brzoskwiniowe tony, ale jak sobie pomieszam go na przykład ten z tym, no to w zależności od pory roku po prostu jakoś tam się to wpasowuje. Ta jedynka jest zdecydowanie jasna i on już mi się kończy również, także naprawdę go mocno, mocno używałam. Bardzo lubię te podkłady, to są niesamowicie trwałe i długotrwałe produkty, także jeżeli szukacie czegoś takiego, to zdecydowanie Wam mogę polecić. Tym podkładem również osiągniecie takie dobre krycie, to nie jest takie, wiecie, delikatne krycie, ale to też nie jest coś takiego szpachlowatego, absolutnie nie. Można tym osiągnąć świetny efekt i to jest też podkład dla każdego typu skóry. Ja używałam tego podkładu zarówno na skórach suchych, jak i na tłustych i on się w każdym przypadku naprawdę bardzo dobrze sprawdza. Także zdecydowanie również mogę Wam te podkłady polecić. Ostatnim podkładem i jedynym wysokopółkowym, chociaż on mimo wszystko nie należy do najdroższych podkładów, jakie możecie spotkać w perfumeriach, jest to podkład marki Zoeva, nazwijcie sobie to jak chcecie, i jest to Authentic Skin. I możecie sobie pomyśleć, dlaczego ja Wam go pokazuję, skoro ja go dopiero w grudniu odkryłam. Ano dlatego, że ja już teraz wiem, że to jest, no powiem to jest najlepszy podkład, jaki ja miałam w swojej toalecie, autentycznie, Authentic Skin. Tak, dzisiaj mam go na swojej twarzy i to jest podkład, który
którym osiągniecie naprawdę dobre krycie. Nie pełne, bo no nie powiedziałabym, żeby to było pełne krycie. Natomiast jest to krycie dobre. To jest podkład, który po prostu sprawia, że Wasza skóra wygląda dobrze. Zarówno w kamerze, jak i na żywo. On wygląda dobrze. Ja miałam go na twarzy mojej najdłużej 13 godzin albo nawet więcej i on był kompletnie w stanie nienaruszonym. Ja w życiu jeszcze nie miałam podkładu, który po tak długim czasie wyglądałby tak dobrze. No i to jest właśnie podkład, o którym Wam przed chwilą mówiłam, że używam go non-stop, odkąd go kupiłam. Już ponad, no już miesiąc można powiedzieć, używam go cały czas. Nie mam nawet ochoty zmieniać na cokolwiek innego. Chyba dwa razy użyłam właśnie tego od Erboriana, ale tak to cały czas używam tego i bardzo, ale to bardzo go lubię. I z pewnością latem kupię sobie ciemniejszy odcień i to jest coś, co wiem, że już zostanie ze mną na zawsze, także to Wam polecam z całego serca, naprawdę. Tak na tle tych wszystkich innych, to jest mój numer jeden na ten moment. Dobrze, jak już mamy podkład, to korektory i wybrałam tutaj również po jednym z drogerii, jeden z perfumerii. Zacznę od tego drogeryjnego. I tu również chyba nie ma za dużego zdziwienia. Jest to L'Oreal Infallible. No, zdecydowanie jest to jeden z lepszych korektorów, których używałam, jeżeli chodzi ogółem. Ja go mam w kolorze 327 Cashmere. Również go dzisiaj mam pod swoimi oczami i uważam, że jeżeli on jest nałożony taką dość lekką ręką i nie w zbyt dużej ilości, to on potrafi wyglądać naprawdę bardzo naturalnie, ale też możecie sobie zapewnić nim takie mocne, solidne krycie. Co jest ważne w przypadku tego korektora, to dobra pielęgnacja, ponieważ ja charakteryzuję się tym, że mam bardzo cienką skórę pod oczami, niemniej jednak staram się o nią bardzo mocno dbać i wtedy nawet takie mocne konsystencje na tak cienkiej skórze nie wyglądają wcale źle, także klucz leży jak zwykle w pielęgnacji. Ale uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry korektor też na wyciągnięcie ręki. On też w promocji potrafi kosztować tam około 30 zł, więc tym bardziej uważam, że jest to naprawdę przyzwoita cena, jak na to, co on sobą reprezentuje. Natomiast jeżeli chodzi o korektor z perfumerii, ja bym je porównała dość do siebie, ponieważ one są zbliżone właściwościami i jest to korektor od Too Faced. To jest zdecydowanie mój ulubiony korektor, jeżeli właśnie chodzi o perfumerię. Ten ja mam w kolorze Vanilla i on na ten moment jest odrobinę na mnie za ciemny, natomiast właśnie taką porą wiosenno-letnią jest dobry, a czasami nawet za jasny, zależy właśnie jak się opalę. I to jest bardzo mocno kryjący korektor, z którym również trzeba uważać, ale no tu wybór należy do Was, ponieważ ja bym powiedziała, że są naprawdę bardzo zbliżone do siebie produkty. Jeżeli wolicie z perfumerii, postawcie na Too Faced. Jeżeli wolicie coś taniego, drogeryjnego, to L'Oreal będzie również dobrym wyjściem. Także moim zdaniem są naprawdę bardzo podobne do siebie korektory. Jeśli chodzi o pudry, wybrałam tutaj trzy z tego względu, że dwa są takie typowo matujące, jeden niekoniecznie. Zacznę od tego drogeryjnego i jest to oczywiście puder z Golden Rose. Ja nie wiem, ile ja opakowań w tym roku zużyłam, ale to jest puder, który po prostu u mnie musi być cały czas, któremu ja ufam chyba najbardziej z tych wszystkich drogeryjnych. Chciałabym, żeby on był produkowany w większych opakowaniach i może na dłużej by mi wtedy starczył. Natomiast uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry puder w dość niskiej cenie, bo jest to Golden Rose. Jest to też dość dobrze dostępny produkt. Świetnie matuje skórę, bardzo dobrze trzyma makijaż i to jest jeden z tych pewniaków, który po prostu ląduje na mojej twarzy, gdy nie mam pomysłu na to, jakiego pudru użyć, albo gdy potrzebuję czegoś po prostu sprawdzonego. Dzisiaj również mam nim zagruntowany podkład oraz korektor i bardzo, ale to bardzo go lubię. I teraz mam właśnie dwa pudry z perfumerii i najpierw Wam pokażę właśnie ten typowo matujący, choć on też nie będzie dla każdego, bo jest to produkt od Too Faced i to jest Peach Perfect. No i dlaczego nie będzie dla każdego? Dlatego, że on zostawia właśnie taki trochę brzoskwiniowy nalot na skórze, więc dla takich bardzo, ale to bardzo bladych osób on niestety nie będzie dobrym rozwiązaniem. Ja już jak widzicie sporo go zużyłam. Myślę, że latem dokończę go, że tak powiem, ponieważ teraz on by bardzo zmienił kolor mojego podkładu. No i to może być jego minusem właśnie, że on zmienia kolor podkładu. Natomiast jego właściwości matujące moim zdaniem są rewelacyjne i jest to jeden z lepszych pudrów, jakie miałam.
A drugim pudrem z perfumerii, który jest całkowitym przeciwieństwem, jest to puder z Kat Von D Lock It. No i muszę Wam przyznać, że ja go przez jakiś dłuższy czas na sobie w ogóle nie używałam, natomiast ostatnio on powrócił do moich łask i czasem nawet używam go na całą twarz. To jest puder, który właśnie daje bardziej takie świetliste wykończenie, ale on też bardzo dobrze scala makijaż. I były takie momenty, kiedy po prostu mi nie zależało na tym, żeby, wiecie, ten podkład był nieskazitelny przez, nie wiem, 10-12 godzin, a wystarczyło, żeby to było 5 godzin. I wtedy bardzo chętnie po ten puder sięgam. Zobaczcie, pomimo, że to jest ogromne opakowanie, ja już również go kończę. Tutaj jest chyba 30 gramów z tego, nie, 20 gramów, 19 gramów. Także również to jest no, spore opakowanie. Ale bardzo, bardzo lubię ten puder, zarówno pod oczy właśnie, jak i na całą twarz, a do cer suchych to będzie po prostu petarda. Jeżeli macie cerę suchą i potrzebujecie pudru, to nie zastanawiajcie się nawet. Ten puder jest dostępny też w takiej małej pojemności, więc jeżeli nie chcecie wydawać od razu sporej sumy na duży puder, to może spróbujcie sobie najpierw mały, a myślę, że się w nim zakochacie. Następnie konturowanie i zacznę może od pojedynczego produktu, który mam jeden z drogerii. No i tutaj również chyba nie będzie zaskoczenia, bo jest to bronzer od marki Sensik i ja go mam tutaj w kolorze 109 Ultra Bronze. Ja już Wam niejednokrotnie mówiłam, że gdyby usunęli wszystkie możliwe bronzery z drogerii czy z perfumerii, to ja bym wybrała ten. To również jest bronzer, który dzisiaj możecie zobaczyć na moich policzkach, nałożony taką dość lekką ręką jak na mnie, ponieważ ja z bronzerem lubię często przesadzić, lubię po prostu ten efekt. Ale to jest po prostu bronzer, który nakłada się dosłownie sam się rozciera, rewelacyjny, w bardzo niskiej cenie. Co prawda ja pamiętam, jak go wyczaiłam, że tak powiem, w naturze, to on kosztował normalnie poniżej dychy, teraz już jest trochę droższy, natomiast nie przeszkadza mi to w ogóle i za każdym razem, gdy on mi się kończy, to kupuję ponownie. I moimi ulubionymi kolorami jest właśnie kolor 109 oraz 107. Tamten jest trochę taki bardziej chłodny i jaśniejszy mimo wszystko. Ten uważam, że jest trochę bardziej cieplejszy, no i ciemniejszy też siłą rzeczy. Ale jeżeli właśnie poszukujecie takiego dobrego bronzera, taniego, to natura na Was czeka z tym bronzerem, jest rewelacyjny. No i od razu przejdę płynnie do palet, ponieważ mam takie dwie. Pierwszą paletą, która mnie naprawdę zachwyciła w tym roku, jest to paleta od Hehan i to jest to właśnie Coconut Palette. W tej palecie możecie znaleźć dwa bronzery oraz rozświetlacz. No i to jest chyba pierwszy tego typu produkt, w którym ja używam wszystko. Wszystko mi odpowiada, obydwa bronzery są dobre, zarówno ten, jak i tamten. Jeden chłodniejszy, drugi cieplejszy. Dodatkowym aspektem jest fakt, że faktycznie ta paleta pachnie kokosem. Ten rozświetlacz jest również przepiękny i ja go bardzo, bardzo lubię. Jedynym minusem tego rozświetlacza jest to, że on się trochę sypie, ale zobaczcie, jaki on ma blask. Także nawet po roztarciu on wygląda przepięknie. To jest taki typowy właśnie szampański kolor. O, myślę, że teraz bardzo dobrze to widać. Także bardzo Wam polecam, ponieważ to zdecydowanie tania paleta. Te bronzery również się świetnie rozcierają. W ogóle Hehan ma bardzo dobre kosmetyki. Właśnie jeżeli chodzi o konturowanie, to robią bardzo dobre produkty. Także mogę Wam polecić to. A jeżeli chcecie kupić coś droższego, coś, co będzie takie wielofunkcyjne, wielozadaniowe, to numerem jeden u mnie w tym roku była paleta ze Smashboxa The Cali Contour. I to był właśnie produkt, który najchętniej zabieram na wszystkie moje wyjazdy, kiedy chciałam jakby zminimalizować ilość posiadanych produktów. Ponieważ tutaj mamy dwa bronzery, róż, dwa rozświetlacze, jeden ciemniejszy, drugi trochę jaśniejszy oraz puder do rozjaśniania, czyli taki typowy żółty puder. No i jak widzicie, w tym bronzerze już jest dno. To jest jeden również z lepszych bronzerów, takich neutralnych, neutralno-chłonnych do jaśniejszych karnacji, który bardzo lubię. Tutaj mój ukochany rozświetlacz Cookie, pokażę Wam właśnie go też na palcu. O, może Wam od razu porównam ten z Hehan i zobaczcie sobie, jaka między nimi jest różnica. Tutaj mam Cookie, a tutaj jest ten z Hehan, także tak one się między sobą różnią i oba naprawdę bardzo lubię.
Ten w palecie Smashbox ma odrobinę ciemniejszą bazę, ale myślę, że nawet na takich jasnych karnacjach nie będzie to za bardzo zauważalne. Także to też jest jak dla mnie taka paleta kompletna, której ja używam całościowo. Nawet ten ciepły bronzer jest dla mnie dobry właśnie latem, a właśnie na takie wyjazdy najchętniej zabieram właśnie tę paletę, ponieważ nawet ten ciemny rozświetlacz wtedy używam do ciała. No i ta paleta jest po prostu całkowicie przeze mnie wykorzystana. Często też robiłam tak, że używałam właśnie tej palety do makijażu oczu, bo zarówno tymi brązami, jak i rozświetlaczami mogłam stworzyć sobie taki dzienny makijaż, całkiem fajny, więc również pod tym względem Wam ją polecam. No i cienie, dwie palety wybrałam, jedną drogeryjną, drugą nie. Ta pierwsza, czyli drogeryjna, chyba jakby najczęściej była przeze mnie użytkowana w tym roku. Jest to paleta od Evelyn Byrne. Bardzo lubię tę paletę. Uważam, że to są świetne jakościowo cienie, jak na swoją cenę. W środku ona wygląda tak. No jest typowo ciepła, nie ma co się oszukiwać, ale możecie również ją stworzyć taki bardziej neutralny makijaż. Oczywiście to nie jest jakość cieni typu Too Faced czy Huda Beauty, ale Evelyn ma naprawdę świetne cienie moim zdaniem i bardzo łatwo się z nimi mimo wszystko pracuje, ponieważ niektóre cienie stawiają taki opór w pracy, albo się źle rozcierają, albo się źle łączą, albo później jakoś się wytracają. No wiecie, różnie to z tymi cieniami bywa. Natomiast za tę paletę mogę zdecydowanie ręczyć. Jak w ogóle za palety Evelyn, one są z reguły dobre. Ale ta mi jakoś najbardziej po prostu wpadła w oko i lubię ją najbardziej. A jeżeli chodzi o drogerię, to tutaj w ogóle nawet nie musiałam się zastanawiać, tylko wyciągnęłam od razu tę paletę. No i jest to właśnie ta mała paleta od Huda Beauty i ja ją mam opcji Smoky Obsessions. To jest najlepsza paleta, którą posiadam zdecydowanie. Ja jedynie bym tutaj zmieniła jeden cień i na przykład zamiast tego srebrnego bym wstawiła tutaj po prostu beżowy cień i ona byłaby wtedy dla mnie paletą kompletną. Jak widzicie, ona już jest tutaj mocno przeze mnie zużyta. Co prawda ten srebrny cień też używam i on bardzo ładnie wygląda, jak i te wszystkie błyszczące cienie. Pięknie one się ze sobą łączą i zdecydowanie brałam ją ze sobą na każdy wyjazd i też jeżeli chcę zrobić sobie jakiś makijaż oczu, to zawsze sięgam po tę paletę, zawsze uwielbiam ją i to są cienie naprawdę rewelacyjnej jakości, także uważam, że jak na te chyba 120 zł, które kosztuje, to po prostu warto ją kupić. A jak jeszcze mówimy o cieniach, to powinnam wspomnieć również o bazie pod cienie i tutaj mam tylko jedną, ponieważ ta mi się sprawdza zdecydowanie najlepiej. I jest to baza z marki Urban Decay. Jest to eyeshadow primer. Bardzo dobrze mi się ona eyeshadow primer potion. I ona mi się bardzo dobrze sprawdza. Świetnie utrzymuje cienie, także mogę Wam ją jak najbardziej polecić. No i teraz może przejdę do takich drobnych, że tak powiem, rzeczy. Zacznę od kredki do brwi. I tutaj mam tylko jedną, ponieważ z tej byłam jakby najbardziej zadowolona. Też jak wiecie, jakby kolor moich włosów na przestrzeni roku się zmienił, ponieważ wcześniej miałam blond. No i wiadomo, jakby no nie mogę Wam pokazać jednego produktu, ponieważ kolorystycznie one też były inne. Natomiast pokażę Wam kolejną kredkę, będzie to kredka z drogerii i jest to kredka marki Maybelline Total Temptation. Bardzo lubię tę kredkę, to już jest moje drugie opakowanie i z pewnością do niej wrócę, ponieważ z łatwością mi się jej używa i bardzo dobrze wygląda. Także nie mam tutaj nic więcej do dodania. A produktem, który mi utrwala tę kredkę również w świetny sposób, jest taki żel od Evelyn i to się nazywa Brow to Go. I ja ją mam w kolorze numer 2, czyli to jest ten ciemniejszy odcień. I to jest właśnie produkt, który mi niesamowicie przypomina coś, co Wam chyba polecałam w tamtym roku z Maybelline Brow, jak to się nazywało? Nie pamiętam. Ale to jest również właśnie żel, który też ma w sobie kolor, ale jakby takie mikrowłókienka, więc to też jakby zagęszcza dodatkowo Wasze brwi. Także mogę Wam zdecydowanie to również polecić, choć myślę, że to się nie do końca sprawdzi, jeżeli macie bardzo rzadkie i bardzo jasne swoje brwi. Myślę, że to po prostu będzie lepszym pomysłem, gdy macie swoje dość gęste brwi. To wtedy możecie nawet użyć solo tego produktu i będzie super. Mam też jedną czarną kredkę. Mi ciężko było zawsze znaleźć dobrą czarną kredkę, zarówno na linię wodną, czy tam jako powiedzmy taki a la eyeliner. I znalazłam, jest to kredka od Evelyn. I ona jest... Może tak Wam pokażę. Ona wygląda tak i...
przy nawet takim małym ruchu, zobaczcie, ona ma bardzo, ale to bardzo intensywny kolor. To jest też kredka, którą z łatwością można rozetrzeć, ale jest trwała. Zobaczcie, możecie ją czy pędzlem, czy czymś rozetrzeć. Także bardzo, ale to bardzo tę kredkę Wam polecam. Jest dostępna w drogerii, jest tania i jest naprawdę dobra. Również bym Wam chciała pokazać dwa eyelinery, które zdecydowanie wygrały w tym roku. Ciężko mi było znaleźć dobry eyeliner, z którym by mi się dobrze pracowało, ale znalazłam w końcu jeden, to jest opcja limitowana, także jeżeli jeszcze macie ochotę, to się musicie pospieszyć i to jest właśnie ten eyeliner z Katosu. Co prawda mi się tutaj troszkę on popsuł, że tak powiem, te włoski zaczęły odstawać, ale to z mojej winy. Natomiast on rysuje bardzo ładne, bardzo precyzyjne kreski, zobaczcie. I bardzo podobnym eyelinerem do tego jest też eyeliner z Eveline, który również jest rewelacyjny, czarny, matowy, bardzo dobrze napigmentowany. Także w zależności, który wolicie, oba polecam, naprawdę, oba są świetne. Przy okazji produktów do konturowania zapomniałam Wam pokazać jeszcze jeden produkt. No i to jest również rozświetlacz od Bourjois. I to jest właśnie taki rozświetlacz, który może przypasować bardzo dużej ilości osób, ponieważ to nie jest rozświetlacz dający bardzo po oczach. Ja go mam dzisiaj na swojej twarzy, ale nie wiem, czy go zobaczycie, bo nagrywam przy świetle dziennym, jakby nie ma się teraz od czego odbić. Ale to jest produkt wypiekany, zobaczcie, u mnie on już jest płaski, także ja go też bardzo namiętnie używałam. To jest rozświetlacz, który daje taki bardzo, ale to bardzo subtelny blask, także zobaczcie. On może być używany zarówno w takim środowisku szkolnym czy biurowym, w zależności od Waszej jakby sytuacji, że tak powiem. I tu go Wam na dłoni pokażę. Zobaczcie, on bardzo delikatnie odbija światło. Także jest taki nienachalny, myślę, że to jest dobre słowo. Bardzo go polubiłam, więc również Wam polecam, jeżeli nie lubicie takiego, wiecie, błysku z miliona kilometrów. Dobrze, przejdźmy może teraz do produktów do ust. To jest chyba moja zdecydowanie ulubiona kategoria, muszę przyznać. Zacznę od konturówki, ponieważ mam tylko jedną, która mi najbardziej przypadła do gustu i ona zazwyczaj jest w mojej torebce. I to jest konturówka od Maybelline. Co to jest? Color Sensational w kolorze 50 Dusty Rose. I to jest właśnie, no jak sama nazwa wskazuje, taki... Zobaczcie, tutaj taki brudny różyk, tak? Taki typowy dzienny kolor, bym powiedziała. Konturówka jest bardzo miękka, bardzo kremowa, bardzo łatwo się nią obrysowuje usta. Ja czasami nawet zostawiam ją sobie solo na ustach albo na to jeszcze kładę jakiś błyszczyk. Serdecznie Wam ją polecam, ona jest też dostępna w wielu kolorach. Jeżeli chodzi o opcje drogeryjne z pomadek, to pokażę Wam dwie. Pierwsza z nich to będzie Max Factor, tu mi się wszystko starło, to opakowanie pod tym względem jest takie trochę kiczowate i to jest ta Lipfinity Matte i tu mamy 015 Nude Silk i to jest właśnie kolor, który idealnie mi pasuje również do tej konturówki, zaraz Wam pokażę i to jest bardzo komfortowa pomadka, muszę Wam przyznać, tutaj macie ją obok, ona jest może trochę ciemniejsza, ale bardzo ładnie to połączenie ze sobą wygląda. To jest bardzo dobra matowa pomadka, która nie wysusza nadmiernie ust. Świetnie kryje i bardzo dobrze się utrzymuje. Także to jest zdecydowanie jedna z lepszych opcji, którą możecie na ten moment znaleźć w drogerii. Jak i również to. A tutaj mamy pomadkę od L'Oreal'a i to jest kolor numer 116 Eye Explore. Ta pomadka ma bardzo taką unikalną, unikatową formułę, ponieważ ona jest dość rzadka, natomiast niesamowicie komfortowa. Bardzo dobrze kryje również, świetnie się trzyma, ale jej kompletnie na ustach nie czuć. To jest taki kolor, bardziej już bym powiedziała, taki wpadający trochę w brąz, taki ciemniejszy nude, jeżeli lubicie tego typu kolory. Bardzo, ale to bardzo lubię tę pomadkę i z pewnością zaopatrzę się jeszcze w jakieś inne kolory. No i to było wszystko, jeżeli chodzi o drogerię, jeżeli chodzi o perfumerię, mam Wam do pokazania trzy pomadki. Pierwszą pomadką będzie coś, co mam teraz na ustach i zazwyczaj jak ją mam właśnie na ustach, to pytacie mnie o to, co to jest. I to jest mój po prostu chyba ponadczasowy ulubieniec, szczerze mówiąc. To jest Kat Von D Lolita, ja ją mam w dwóch sztukach, ta jedna już mi się kończy, tej mam trochę więcej. Ale zdecydowanie jak mi się skończy, to kupię kolejną, ponieważ to jest kolor, który mnie bardzo mocno definiuje.
W dodatku ona się świetnie na ustach utrzymuje i to jest właśnie ten kolor tutaj. I to też jakby w zależności w jaki sposób ją nałożycie, ona będzie tak wyglądać. Ja ją dzisiaj trochę mocniej nałożyłam, więc ona jest bardziej widoczna, ale nałożona taką lżejszą ręką, ona już ma taki trochę jaśniejszy kolor. Kocham, uwielbiam, nawet nie będę nic dodawać, bo to jest jeden z lepszych kolorów w ogóle, który mi się kiedykolwiek trafił. Kolejną pomadką jest taka pomadka i to jest po prostu marka własna Sephora. Jest to ta seria Cream Stain Lipstick czy coś takiego. I to jest numer 82 i ona się prezentuje tak. Również bardzo lubię tę pomadkę, świetnie się rozkłada na ustach, bardzo długo się trzyma, nie narzekam jakby na przesuszenie po jej użyciu, także również Wam mogę polecić. One też nie są jakoś szczególnie drogie, a bardzo dobrze wyglądają na ustach. I ostatnie dwie pomadki są to pomadki marki Stila. Bardzo je lubię i generalnie widzicie, mam je w dwóch różnych kolorach, dwóch skrajnie różnych. Też za co lubię markę Stila, to, że oni produkują dużo takich nietypowych, nietuzinkowych kolorów, które może nie są do takiego użytku codziennego dla większości osób, ale dla mnie jak najbardziej. Ja, jak wiecie, lubię takie dość nietypowe kolory. Pierwszy, który Wam pokażę, to jest, nie cierpię tych nazw, Bacy chyba. I to jest taki dość chłodny różofiolet, który właśnie może nie do końca każdemu przypaść do gustu, ale ja kocham i ubóstwiam. I to jest właśnie tutaj ten kolor. Natomiast drugi kolor to jest taki brąz, trochę chłodny, trochę neutralny. Bardzo nietypowy kolor, muszę Wam przyznać, jak na pomadkę. On na pierwszy rzut oka może wyglądać całkiem niepozornie, całkiem normalnie, ale można zdecydowanie widzieć w nim chłodne tony, a mi się on bardzo podoba. Natomiast co chciałam powiedzieć, to te pomadki ze Stila są niesamowicie komfortowe. One może nie należą do najtańszych, natomiast są, tak jak Wam mówię, bardzo komfortowe, mają nietuzinkowe kolory, zasychają, ale nie robią na ustach skorupy, świetnie się trzymają. Także Wam mogę je jak najbardziej polecić. No i dobrze, przechodząc już na sam koniec, mam jeszcze akcesoria, które wywarły na mnie duże wrażenie w roku tym, 2019. Zacznę od tego, który mam najdłużej w swojej kolekcji. Wybaczcie, że te pędzle są brudne, ale używałam ich dzisiaj do makijażu. Pierwszym jest, o, może tu Wam pokażę, będzie to lepiej widoczne. Jest to pędzel od Maxineczki, czyli Embrush, i to jest Embrush numer 12. To jest, powiem Wam, pędzel, może Wam go zbliżę i będziecie lepiej widzieć. To jest pędzel, którym ja jestem w stanie tak naprawdę wykonać lwią część makijażu. Ja nie mogę nałożyć, w sensie, wiecie, tutaj cień w ten zewnętrzny kącik, mogę go rozetrzeć, mogę nałożyć cień w załamanie, rozetrzeć na dolną powiekę. To jest po prostu pędzel dla mnie jeden z lepszych i zawsze on ze mną jeździ wszędzie. Uwielbiam ten pędzel, jest naprawdę wielofunkcyjny. Ale moim niesamowitym odkryciem, ponieważ wiem, że no, embrasze są dość drogie, one są świetne jakościowo, ale są drogie. Moim odkryciem tego roku są nowe pędzle od Hakuro. Słuchajcie, ja mam 4, ale nie jestem pewna, czy na tym się skończy jakby moja przygoda z tymi pędzlami. Zacznę może od tych mniejszych, ponieważ one są jakby typowo, można powiedzieć, do oczu przeznaczone. Jak widzicie, jeden jest mniejszy, drugi taki bardziej puchaty, większy. Ten ma podobne przeznaczenie, możecie nim właśnie rozetrzeć cień, czy w załamaniu, czy nawet w zewnętrznym kąciku, czy na dole. Bardzo dobrze się tego sprawdza. Ten to już jest taki trochę duży, puchaty pędzel, które możecie albo bardzo sprawnie nałożyć jeden cień na całą powiekę, albo po prostu takimi dużymi kolistami ruchami sobie omieść wszystko. Następne dwa pędzle, których można używać do różnych rzeczy, no jak każdego pędzla, pokażę Wam najpierw ten. To jest pędzel, którego ja używam albo do rozświetlacza, albo do pudru pod oczami, ponieważ do tego też się sprawdza świetnie. Albo nawet, wiecie, do takiego niezbyt kontrolowanego nałożenia cienia na znaczną część powieki.
A ten pędzel bardzo, ale to bardzo lubię właśnie szczególnie do rozświetlacza, ponieważ zobaczcie, on tutaj się świetnie wpasowuje w te granice. Co Wam muszę powiedzieć, że to włosie jest po prostu tak miękkie, że nie macie pojęcia, naprawdę. Ja teraz bez problemu mogę porównać włosie Hakuro do Embraszy i uważam, że o ile to nie jest to samo włosie, to bardzo, bardzo podobne, a Hakuro możecie dorwać też o wiele taniej i często też możecie znaleźć na Minty promocję, ponieważ ja właśnie kupiłam to na Minty. Hakuro się po prostu łapie na te wszystkie minus 20 i tak dalej, Embraszę no niestety nie, tam chyba jest tylko raz w roku na Black Friday taka konkretna promocja. Natomiast co Wam muszę powiedzieć, jeżeli po prostu chcecie dobrych jakościowo pędzli i nie chcecie, wiecie, całego zestawu, który Wam niekoniecznie się przyda, to radzę Wam naprawdę skupić się na tych pędzlach, a będziecie na 100% zadowolone, zarówno jeżeli to jest początek Waszej przygody z makijażem, jak i jeżeli już jesteście, nie wiem, bardziej wprawione, to sprawią tylko, że będzie Wam się o wiele milej korzystać no, z pędzli, nie ma co ukrywać, są świetne. Ostatnią rzeczą, którą bym chciała Wam pokazać i właściwie miałam ją pokazać szybciej, jest utrwalacz do makijażu marki Urban Decay All Nighter. To też nie wiem, które to jest moje opakowanie, bardzo wiele ich zużyłam już zdecydowanie i cały czas kupuję kolejne, także świadczy tylko o tym, że jest to dobry produkt, ale moim zdaniem bardzo porównywalnym jest ten fixer od Vibo, czyli zwykły fixing powder, który możecie kupić w Rossmanie za tam mniej niż 20 zł na pewno. I to już były wszystkie produkty, które chciałam Wam przedstawić tym razem. Mam nadzieję, że skorzystacie i zainspirujecie się czymś i może coś sobie nowego kupicie. Byłoby mi oczywiście bardzo miło. A ja z przyjemnością poczytam Wasze komentarze, co Was zaskoczyło w tym roku, co było z Wami przez większą właśnie jego część. Z przyjemnością poczytam Wasze komentarze i zainspiruję się czymś od Was. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, za Wasz poświęcony czas. Trochę mi zeszło jak zwykle, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Także raz jeszcze dziękuję i widzimy się następnym razem. Swoją drogą jeszcze tak wiem, że ten film na pewno się pojawi po nowym roku, ale życzę Wam, żeby ten nowy rok był dla Was lepszy, może trochę łaskawszy i sprawił, że wszystko będzie po prostu milsze i przyjemniejsze. Tak, tego zdecydowanie Wam życzę. Mam nadzieję, że to będzie dobry rok dla mnie i dla Was również. Także dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!